Dzień dobry, znajdujemy się właśnie w nowo wyremontowanym obiekcie szpitaliku przytułku w Sawinie przy ulicy Kościelnej i w celi, która została odrestaurowana na kształt celi, w której zamieszkiwała dawna mieszkanka Kasia. Gościmy tutaj dzisiaj panią Elżbietę Kowalską, mieszkankę Sawina, która jako dziecko przychodziła do tego szpitalika i można powiedzieć obcowała z tymi mieszkankami. I opowie nam dzisiaj trochę, przybliży nam historię związaną właśnie z mieszkańcami tego obiektu, ale też ze zwyczajami, które tutaj panowały. Serdecznie witam Pani Elu. Zapraszam, usiądźmy i porozmawiajmy. Pani Elu, jest Pani mieszkanką Sawina? Tak. Ale to nie tylko. Jest Pani też autorką wspomnień w książce, którą właśnie dzisiaj mamy okazję podziwiać na promocji dzisiejszego wydarzenia i otwarcia przytułku. Ale też jako dziecko pamięta Pani, jak wyglądało życie tutaj w przytułku, kiedy zamieszkiwały jeszcze ostatnie mieszkanki w tym obiekcie. Z tego co wiem i z tego co wyczytałam w książce, to pamięta Pani większość tych mieszkanek, nawet z imienia. A w tej chwili znajdujemy się w celi, która została przez nas tak odrestaurowana i może tak wyposażona, przynajmniej w zbliżonym zakresie, tak jak właśnie zamieszkiwały mieszkanki tutaj jeszcze ostatnio w latach 70. Czy może nam Pani o tym opowiedzieć? Co Pani pamięta? Tak, właśnie tak podobnie to było. No troszeczkę jeszcze trzeba by było tutaj więcej rzeczy takich dołożyć, bo dlatego, że tu mieszkała Kasia, nazwiska nie pamiętam. Ona była ze wszystkich tych babków najmłodsza. Tak mi się wydaje. Ile mogła mieć lat? To, co ja pamiętam z tych młodych lat, bo ja już lata 60. pamiętam, mając 4-5 lat, to już pamiętam. I właśnie Kasia była najmłodsza. Ile mogła mieć lat? Około 60. Więcej nie. I tutaj zawsze do tego mieszkania było zawsze czysto, była wiadro z wodą, woda spragnione, ludzie przychodzili pić, było zawsze stało. Zimowo poro było na kuchni garnek, duży garn, ogotowany z suszu, z owoców, kompot, żeby mogły sobie się napić, bo przychodzili ludzie z dziećmi małymi, z wiosek, piechotą nieraz do kościoła, no, rozumiecie to było. I miska, żeby umyć ręce tam zabrudzone czy coś. To była tutaj Kasia. Ale przede wszystkim najważniejsze to było, że młode pary przyjeżdżały na ślub, przychodziły tutaj do Kasi właśnie w lustrze, żeby sobie panna młoda wymalowała oczy czy usta i poprawiła fryzurę, założyła welon i zimową porą. Przede wszystkim mówię o zimowej porze, bo latem to bardziej wszyscy przyjeżdżali końmi. Dziecko, żeby przywinąć w becik, żeby ładnie wyglądało do kościoła, żeby chrzest był. No takie były tutaj u Kasi. No zawsze każdy, kto przychodził ze wsi, to pierwszy wchodził tutaj do Kasi. Ale wszystkie babki były zaangażowane, które tutaj mieszkały, kobiety. Czyli Tyczkowska była w następnym budynku, ona była starsza. Następnej celi. Po tej samej stronie, tak? Tak, Dyczkowska, ale ona była starsza, już taka troszkę z laseczko chodziła. To, co ja pamiętam, to mniej tak, ale też tak samo. Zawsze te miała, mówmy o zimowych porach, bo latem to było co innego. Ale zimową porą zawsze na tej kuchni, bo musiały ogrzać tutaj mieszkanie, też tam była zawsze jakaś woda ugotowana czy kompot, żeby popić. No pomagały przy tym jeszcze siostry zakonne. Nie mówmy tylko, że o samych kobietach, które tutaj mieszkały, ale siostry zakonne pomagały. I sąsiedzi przynosili mleko, żeby ugotować dziecku, dać mleko. To było. Po następnej, tam dalej jeszcze, w trzeciej mieszkała Bisowa. No, tam też przychodziły kobiety, no bo to wiadoma rzecz, duża parafia i dużo tych osób przychodziło. No najbardziej ja to przypominam sobie babkę, po następnej stronie babka Bartkiewiczowa mieszkała. Nie po drugiej, tylko w środkowej. O niej najwięcej mogę powiedzieć, ponieważ
oni byli za Boga. Kiedy tak babka zawsze mówiła z Kresów. Tam byli Ukraińcy? Być może. Nie będę tego mówiła, bo nie będę wnioskować, bo to są już dawne czasy. Uciekli stamtąd. Handzia przywróciła tutaj babka. To było w 40 latach. Ona przychodziła moich braci pilnować. Później moja matula, jak zaczęła pracować, to tutaj. Z tego, co ja wiem, to męża jej i syna spalili za Bogiem w stodole. I kazał mąż, żeby ona z córkami uciekła. Dwie córki, Handzia i druga córka, Maria Włosiukowa. Ona już umarła, wyszła za Włosiuka, umarła. To chyba były lata 40. I każdy to się bał tej Handzi, jak to Handzia. Ale ona była wspaniałą kobietą. A dlaczego jej się bali? Bali, bo ona była sparaliżowana jednym bokiem. Babka mówiła, bo ja tak mówię na nią babka, bo to przyszywana moja babcia była, bo ona mnie wychowywała. Tutaj w tym przytułku? Tak, ja przychodziłam tutaj, bo ja z mamą do przedszkola, a mając 2,5 roku, moja mama zaczęła w przedszkolu, uciekałam stąd i do babci, bo ona u nas tutaj była i tutaj. I ta Handzia to była wspaniała kobieta. Dzieci się bały niej, bo była sparaliżowana, trząsła. Wtedy ta niepełnosprawność to wzbudzała. Tak. Ale ona prawdopodobnie, to co babka mówiła, to że piorun uderzył w drzewo i ją poraził. Ale co w tym, że ona miała też syna. I ten syn był na Śląsku, czyli jako dziecko, jak tutaj uciekli z Zabuga tutaj, to ten syn do sierocińca był zabrany. Przyjeżdżał tutaj, przyjeżdżał już jako dorosły człowiek, już miał dzieci. Przecież przyjeżdżał, Handzie pochował i ona bardzo kochała. Ona tą miłość do swojego tego syna przelewała na mnie. Ona mnie tuliła do tych rąk i ja byłam tak związana z nimi, z tą babką. Tak, ale przede wszystkim z tą Handzią, że ona tak mnie tuliła do siebie, taką miłość do mnie miała, że ja nie mogłam od niej uciec. Ja po prostu przychodziłam, jak ona kalikowała tutaj organiście. Co to znaczy kalikowała? Kalikowała, powiem co to, nie było prądu, organy, żeby organami organista grał, Łupkowski, co tutaj mieszkał, żeby grał, to ona musiała pedałem tym kalikować. To się nazywało tak kalikowanie. I ja u niej siadałam na kolanach, ona kalikowała i przylatowałam rano tutaj do kościoła, żeby z nią odprawiać tą mszę, kalikować. Czyli pani też pomagała w tym wszystkim. O, to właśnie się rozchodzi, bo tak, później jak już dorosłam, to właśnie myślę, czego wszystkie dzieci się boją tej Handzi, a mnie się, ona, ja się nie bałam jej. Dlatego, że pani ją znała. Nie. Dlatego, bo ona kochała te dzieci. Siedziała tutaj przy drodze, takie drzewo pochyłe było. Dzieci szły do szkoły i dzieci po prostu się jej bały. A ona z tęsknoty za własnym tym synem. Bo ona nie to, że była tam jakaś umysłowo chora czy coś. To tylko było tyle, że sparaliżowana troszeczkę mówiła niewyraźnie. Ale tak była, tyle miała w sobie miłości do tych dzieci i jak dzieci rano szły na 8 do szkoły, to ona na tym drzewie siedziała i tylko przyglądała się na te dzieci, bo bardzo musiała tęsknić za tym synem. Później syn, jak dorósł, już były lata 70. tutaj, no jak jeszcze żyła Handzia, to tutaj przyjeżdżał do niej z własnymi dziećmi. Co się stało z Handzią? Handzia umarła tutaj w przytułku. Umarła tutaj w przytułku Handzia. A babkę, jak już tutaj likwidacja była, to babka do siostry, córka za Wołusiukiem była, Maryśka wzięła, ale długo już nie pożyła, chyba z 1,5 roku. Czy ktoś jeszcze tutaj zmarł też z innych mieszkanek? No z mieszkanek to zmarła tutaj właśnie ta wygnanka, co Krystyna mówiła. To zmarła, to pamiętam ją wcześniej, to ona wcześniej... Nazywali ją wygnanka, tak? Tak, nazywali ją wygnanka, bo ona z Poznańskiego była gdzieś. Czyli nie tak, była mieszkanką naszego regionu. Tak, a tak się nazywa, właśnie tak zawsze mówili, że jak skądś, no to wygnanka.
I jak ona umarła, to pamiętam to jak dziś, no może miałam 3 lata, może 3,5 roku, to wiem, że tutaj. Byłam stałym bywalcem tutaj i że leżała na ławkach i przyścielone było. Tam na pewno siostry zakonne jakiś obróz dały czy coś i leżała na tych ławkach. Tu umarła. Tutaj już pan pamięta? No Wisową tą pamiętam. No tutaj Kasię to, Kasia to, wiem jak odchodziły, to Kasia stąd to poszła. Mirzyckie ją wzięły. Nie wiem, czy tam umarła, czy nie. Wisowa to wiem, że jak tutaj ten przytułek już babki odchodziły, to Wisowa wiem, że do Różanki. Wiem, że od razu to gmina załatwiła. Jeszcze Szczepan do pomocy. A Dyczkowska, co mieszkała, to była u Dyczkowskich u rodziny, wzięli ją na Klitnę, ale tam chyba ktoś im pomógł załatwić. Później była w Nowinach, wiem. Wiem, że też tam zmarła. Została do domu pomocy społecznej. Tak, wiem, że tam zmarła. Czyli jeszcze tak wracając do tych pani wspomnień, wszyscy, którzy tutaj przychodzili, kiedy ten przytułek tętnił życiem, to mogli po pierwsze ogrzać się, po drugie zadbać trochę o swój wygląd zewnętrzny przed mszą świętą. Oczywiście. Tak jak pani mówi, młode pary. Ale ja we wspomnieniach gdzieś tam spotkałam się też z tym, że przynoszono tu nawet dzieci do chrztu, które były tutaj też przybierane. Tak. I dopiero potem właśnie... Tak, bo dziecko zimowo-poro to było w kurzuchy owinięte, we wszystko tutaj. Tutaj dopiero było w becik ubierane te dzieci były. Także... Wszystko panna młoda no była w sukienkę, może i nawet i sukienki były ubierane. To tak wszystkie babki udostępniały swoje pomieszczenie, bo pan młody musiał sobie buty przecież przemienić jak zimowo poro, to był tak jakiś zimowy. Oczywiście, przecież wiemy doskonale, że tak. A miejscowi mieszkańcy Sawina, czy też okolicznych miejscowości wspierali w jakiś sposób te mieszkanki tutaj, tak jak pani opowiadała, w formie jakichś tam darów, czy przynosili coś do jedzenia, tak? Oczywiście, to tutaj babki miały jedzenia bardzo dosyć. Nie głodowały. Nie. W książce, w swoich wspomnieniach pani też wskazała, że też wspierał ksiądz Matraszek tutaj. Ksiądz Matraszek to robił właśnie... takie prezenty i kupował też opał dla tych mieszkanek, nie, tak? Nie, to nie ksiądz. To gmina. To gmina, Gmina dawała po pół tony węgla każdej. Tutaj stała taka szopa, po pół tony węgla każdej mieszkance na zimę. Bo to jeszcze mój ojciec przywoził ten węgiel tutaj im. A ksiądz Matraszek, na przykład jak była, z moją matulą się umawiali, bo moja matula tutaj często była, a z księdzem też Matraszkiem, to pamiętam, przychodziliśmy, opłatkiem siedzieli. To nie tylko my, to jeszcze Kasia Dąbrowska przychodziła też tak samo, bo Bisowa tam chodziła. I ksiądz Matraszek taki paczkę robił. To pamiętam jak dziś. No to już miałam z 5 lat, może więcej, może 7, może 6, nie przypominam sobie, ale wiem, że było w tej, bo do handlu mówię, pokaż mi, co ty tutaj dostałaś, to 10 zł, tak, ja miała, 10 zł, ściereczka, czyli to taki ręczniczek, kilogram cukru, teraz co to jeszcze było, kilogram proszek do prania, mydełko, pudełko proszku do prania, mydełko do mycia, i czekolada i 2 pomarańcze. Nie wiem, bo tam ksiądz... Na tamte czasy to była taka paczka. Tak, ale to każda dostała. Każda dostała, byliśmy tutaj umówione na taką i taką godzinę, przychodziliśmy i opłatę. Ale powiem tak, że coś za coś. No, mnie się tak wydaje, że babki też chodziły tam księdzu, pomagały Matraszkowi, bo był taka wzajemna pomoc. Pomoc wzajemna. A on odwdzięczał się w ten sposób, bo oni chodziły tam do księdza. Zresztą koło kościoła te liście zagrabiały. Czyli przecież dbały o ten porządek też wokół kościoła. I w kościele siostrze zakonnej, bo siostra zakonna sprzątała kościół, była od przystrajania ten prezbiterium, tego wszystkiego. To Kasia na przykład chodziła po wsi jak latem, to zbierać u ludzi w tym ogródku, to w tym ogródku kwiaty, żeby przy ołtarzu były piękne kwiaty. No tak, to tak tętniło to życie tym babkom. Właśnie miałam to powiedzieć, że tętniło życie. Życie. Tak. I tutaj w ogóle codziennie ktoś był, ktoś z ludzi, coś, tak?
ktoś tam ze wsi przyjechał, to tam przywiózł tam jajek, a ten coś tam jeszcze tutaj i tak tym babkom tutaj. Oni miały dobrze, nie miały tutaj źle, bardzo dobrze. No kiedy to się skończyło, jak tutaj mówię, jak już stąd miały odchodzić, płakały rzewnymi łzami. Czyli było im to dobrze, dobrze się to czuło, miały tutaj swój... Tak, były... Siostry zakonne gotowały, przecież księżom gotowały jedzenie, zupy więcej gotowały. Siostrom, tutaj mieli siostry, gdzie teraz jest plac zabaw dla dzieci, tutaj mieli ogródek. Babki te pełły ten ogródek, siostry zakonne zupę gotowały. To, i tak się dzieliły tą zupą. Tą zupą. Taka była wzajemna pomoc. Tak po prostu żyli siostry zakonne, ksiądz i babki te, to jak jedna rodzina. Jak pani teraz mówi, patrzę na panią, to widzę, że śmieją się pani oczy i opowiada pani o tym naprawdę ze wzruszeniem i też z taką radością, bo tętniło tutaj życie. Co pani poczuła, jak pani weszła tu dzisiaj, kiedy znowu zatętniło życie, kiedy pani zobaczyła te pomieszczenia, może inaczej wyposażone jak kiedyś? Przytułek zupełnie wygląda inaczej, jest bardziej nowoczesny, aczkolwiek bryła i charakter został zachowany. Co pani czuje teraz? No, czuję, że znów coś zaczyna, coś tutaj być. No jeszcze troszeczkę trzeba by było, żeby właśnie tutaj spotykali się ludzie, wspomnienia jakieś, żeby były z dawnych lat, czy z teraźniejszych czasów, żeby sobie opowiadały, żeby później jednak ta historia sabińska jakaś się ciągnęła. Czyli ważne jest, żeby ten przytułek nie tylko symbolicznie dzisiaj otwarty był do tego, żeby go zwiedzać i patrzeć, jak to wszystko wyglądało kiedyś, tylko żeby ludzie się spotykali i żeby to życie tętniło na nowo, w innym już, zupełnie innym charakterze. Oczywiście. Bo wiemy, że już tutaj nikt nie zamieszka, bo dzisiaj zupełnie inne instytucje pełnią taką rolę. To nie są warunki. Ale po to, żeby bardziej może zacieśnić te więzi międzyludzkie i zachować to wszystko, to co już bezpowrotnie minęło. Czyli odzyskać tą historię, te wspomnienia. Tak, właśnie. Właśnie dlatego mówię, że to te wszystkie babki, co tutaj mieszkały, ksiądz i siostry zakonne, to dla mnie to była tak jak jedna rodzina. Jedna rodzina. Czyli można było dzisiaj poczuć trochę, że wraca się do tej rodziny. Do tej rodziny. Tak jak właśnie, jak tam w tej właśnie, co w tym pomieszczeniu, co była Handzia, to ja sobie przypominam, jak z nią leżę sobie na łóżku, Jerzyna przykryta, ona mnie tak przytuliła i tak sobie myślę, właśnie dzisiaj, jak weszłam tutaj, to sobie pomyślałam, jak ona bardzo tęskniła do tego swojego syna, jak ona go musiała kochać, jaka to była wielka miłość do dziecka. Ona przelewała ją, tą miłość na mnie. Tak mi się wydaje, aż mnie łezka wokół. No właśnie, widzę, że się pani bardzo wzruszyła. Bardzo miło mi wysłuchać tych wspomnień. Naprawdę jest to, i myślę, że też wszystkim słuchaczom i oglądającym, którzy będą mogli to obejrzeć, naprawdę jest to bardzo wzruszające. Pomimo tego, że ja byłam małym dzieckiem, jeszcze w latach 70. nie pamiętam, aczkolwiek pamiętam ten budynek jeszcze właśnie w tej starej, zniszczonej Bryla, kiedy jeszcze tutaj, no niestety no, nie było nic zrobione, także... Także ja mówię, że ja już pamiętam, bo dlatego, że babka Bartkiewiczowa do nas przychodziła, moi bracia, na przykład lubiła bardzo grzyby, to jeszcze do brata mego mówi, Tadek, idź no zbieraj grzybów. I ja tak bardzo potrzebuję. On tak nie chce, bo ze szkoły przyjechał. Mówi, oj babko, mnie się nie chce, iść tak grzybów na zbieraj. A ja tam tak z sosu. No ale wreszcie poprosiła jego, no poleciał do borku, bo to były grzyby, tak jak ta pora roku, na jesieni. I nazbierał grzyby, bo żeby babka miała co, bo ona chce grzybów. Nie było. Były wspaniałymi kobietami. Ciepłymi, dobrymi, życzliwymi. Tak. Bardzo, bardzo. Bardzo się cieszę, że pani nam przybliżyła te wspomnienia. Mam nadzieję, że będzie naszym pani bywalcem bardzo częstym. Zapraszamy tutaj do tego szpitalika, przytułku. I wszystko to, o czym pani mówiła i te wspomnienia, mam nadzieję, że uda się wcielić w życie, żeby on rzeczywiście żył, tętnił życiem i żeby ta historia, która gdzieś się darzyła wiele, wiele, wiele lat temu, na nowo odżyła w murach tego obiektu. Dziękuję pani Elu bardzo za rozmowę. Dziękuję.